Witam. Zanim przejdziemy do zarządzania całym procesem inwestycyjnym w innowacyjny sposób, zajmijmy się najpierw uporządkowaniem wkładu, a więc modelowanie informacji o budynku. W tradycyjnym procesie projektowym wybieramy jakąś opcję. No i to wszystko idzie dobrze do momentu, w którym się pojawia pierwsza jakaś znacząca zmiana. Wtedy musimy wrócić w tym procesie do któregoś tam punktu i cała dotychczasowa praca jest praktycznie już stracona. Nowoczesne, innowacyjne metody projektowania, one zakładają pracę w tak zwanych zestawach, projektowanie w zestawach, czyli jak najdłużej utrzymywanie pewnej ilości możliwych opcji, analizowanie ich, tutaj jest bardzo intensywna praca i podejmowanie decyzji w najbardziej już kluczowym momencie, w ostatnim momencie, który się nazywa last responsible moment, czyli najbardziej odpowiedzialny moment do podjęcia decyzji. Już poza tym momentem praktycznie nie możemy czekać. Natomiast przypomina to trochę przełożenie nakładu pracy na pierwszą fazę, kiedy zmiany jeszcze niewiele kosztują i mogą dużo wnieść. Zresztą w ogóle na inwestycjach w pierwszych 5% czasu pracy nad projektem zapada mniej więcej 70% decyzji ekonomicznych. Tu mamy krzywę McClimiego, która zresztą no, zostało to zakwestionowane, bo profesor Boyd Paulsen stworzył podobną krzywą w 1976 roku, a więc prawie 30 lat przed McClimim, no ale McClimi jest uznawany za autora tej krzywej. I chodzi tutaj o to, żeby jak najdłużej utrzymywać niski stan nasycenia informacją w projekcie. Dlatego, że każda nadprodukcja informacji to jest czysta strata. Czyli powinniśmy utrzymywać do podjęcia tej ostatecznej decyzji, do wybrania tej najlepszej, najbardziej dojrzałej opcji, powinniśmy właśnie utrzymywać ten niski stan nasycenia informacji projektowej dokładnością. Aby to wspomóc ten projekt, mamy takie narzędzie, które się nazywa Choosing by Advantages. To jest narzędzie, które stworzył Jim Searle, który potem założył Institute for Decision Innovations, czyli Instytut dla Innowacyjności Decyzyjnej. I ten jego twór nazywa się Choosing by Advantages, czyli wybór według korzyści. A więc najpierw wybieramy pewne wskaźniki, które są istotne dla ewaluacji tej decyzji, tej opcji. Następnie wybieramy jakieś parametry, do których mamy kryteria, i później na bazie spełnienia tych kryteriów dajemy im wartości numeryczne, i przez to ta opcja dostaje pewną punktację. To wygląda w ten sposób. Tutaj mamy trzy opcje. I mamy wskaźnik, którym jest materiał, a jego kryterium to jest recycling, czyli możliwość recyklingu. I dajemy temu recyklingowi na przykład wartość 50, czyli to jest tak zwana kotwica, to po angielsku to jest anchor. Dostaje te 50 punktów i mamy tutaj trzy opcje. Pierwsze, oferent powiedzmy, daje materiał, który może ulec częściowemu recyklingowi, czyli dostaje 20 punktów. Mamy tutaj trzecia opcja, to jest wysoki recycling, dostaje 40 punktów z tych 50, natomiast gdzie nie ma w ogóle recyklingu, nie dostaje w ogóle punktów. I czyli mamy tutaj pierwszy oferent dostaje 20 punktów, trzeci dostaje 40. I jeżeli teraz bierzemy kilka takich opcji, kilka tych wskaźników, czyli oprócz tego recyklingu dla materiału możemy jeszcze jakieś kolejne opcje dodać. I wtedy jeżeli to sumujemy, to uzyskujemy pewne kryteria takie już dość kwalifikowane, żeby podjąć tę ostateczną decyzję. Oprócz tego, jednym z najlepszych narzędzi do rozwiązywania problemów i dochodzenia do przyczyny źródłowej jest tak zwany arkusz A3. Ten arkusz został stworzony w Toyocie i praktycznie oni codziennie pracują tylko na tych arkuszach, nawet szeregowi pracownicy. To jest arkusz, który jest w formacie A3. Czytamy go, jak tutaj widzimy, od góry do dołu pierwsza strona, potem druga strona. I ten arkusz pozwala nam na dojście do przyczyn źródłowych. To pole analiz jest najważniejsze.
Taki arkusz no, został zaproponowany w pracach grupy do spraw BIM przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Natomiast na początku to funkcjonowało, no później jakoś się rozmyło. To są rzeczy, które musimy zastosować w procesie już projektowym, żeby ten wkład był jak najbardziej optymalny. O innych częściach powiem w kolejnym vlogu. Na razie to będzie na tyle i do następnego vloga. Do widzenia.